Cześć, słuchajcie, chciałem wam powiedzieć, że Frejda może przestać istnieć i wystarczy do tego tylko jedna rzecz. I nie mówię tutaj o jakichś fejkowych powodach czy zielonych Steve'ach, tylko... Muszę wam to pokazać. Mówię o tym. Wieża TNT. Także dzień dobry, witam was wszystkich przeserdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. No i słuchajcie, co tutaj dzieje się na Frejnie? Nie wiem. Co wejdę, zawsze jest coś nowego i zaskakujące jest to, że właśnie ta wieża może być powodem, przez który Frejda przestanie istnieć. I nie mówię tutaj właśnie o, nie wiem, sytuacji, gdzie przychodzi do nas zielony Steve czy ktoś inny i zostawia apeczkę w górę? Tak jak ty teraz? Ha! Ale tutaj zaskoczyłem, nie, zapomniałem powiedzieć, także byłoby miło, gdyby zostawił taką apeczkę w górę. I, słuchajcie. Ktoś stworzył tą wieżę. Podejrzewam, że to był Itesmi Żelazny. Mamy tutaj nawet napis, czyja jest to wieża. Możemy wejść sobie do środka. Jest to wieża Pewujo. O, tak. I mamy taką wielką wieżę, która jest z TNT. Co najgorsze, słuchajcie, co jest największym problemem? To, że oni tą wieżę stworzyli i zapewne oni jej nie wysadzą. Problem się pojawi wtedy, kiedy przyjdzie tutaj ktoś, na przykład taki Ewuka jako dziecko, i tą wieżę podpali. To jest bardzo dużo TNT, słuchajcie. Mam wrażenie, że to gdyby wybuchło, to mogłoby rozwalić totalnie wszystko dookoła, nie? A byłoby jednak chyba szkoda. Także nie wiem, co z tym zrobić. Czy tego po prostu nie zniszczyć dla bezpieczeństwa? Napiszcie w komentarzu, co z tym trzeba zrobić. Bo jest to chore. Nie wiem, kto na to wpadł, żeby to zrobić i skąd wziął w ogóle tyle TNT, bo to jest... No... Co to jest za liczba TNT, słuchajcie? No, nie wiem. Nie ogarniam chłopaków, nie? W każdym razie, słuchajcie, też oni swoją drogą tutaj powiększyli całą tą drogę. Stworzyli też nawet muzeum, które wam wszystko zaraz pokażę. Bo jest muzeum imienia, nie wiem czyjego imienia, ale Muzeum Zielonego Steve'a. Które podejrzewam, że cały czas jest też w rozbudowie, więc będziemy mogli sobie zwiedzić, zobaczyć więcej rzeczy. W każdym razie mamy tutaj, słuchajcie, samochody. I te samochody należą do widzów, podejrzewam chłopaków. Jest ich tutaj też... Naprawdę bardzo dużo z tego wszystkiego zrobiło się takie konkretne już miasto, wam powiem. No i to też jest powód, dla którego chciałem tam to zniszczyć, no bo jednak słabo, żeby to wszystko wybuchło i... I nie miało już tutaj miejsca na tym świecie. Mega dużo samochodów, słuchajcie, jakieś parkingi i tak dalej, ale co najważniejsze, ten samochód się pali. Nieważne, wytłumaczę wam dlaczego, w zasadzie nie wytłumaczę, a dowiecie się na kolejnym odcinku. Taty z synem, słuchajcie, tam wszystko się wyjaśni, dlaczego to się pali, dlaczego tutaj jest kupa. W ogóle można byłoby to posprzątać tutaj gdzieniegdzie, bo już chłopaki też narzekali i wy też narzekacie, że strasznie dużo małe MWK robi kupy tutaj na serwerze i trzeba to potem sprzątać. I nikt tego nie robi poza chłopakami, także trzeba to wszystko, słuchajcie, poogarniać. A tutaj, w wieży, gdzie kiedyś przez moment zamieszkiwał dziadek, gdzie była, słuchajcie, tutaj pierwsza w zasadzie sytuacja, gdzie zobaczyliśmy zielonego Steve'a, zostało stworzone muzeum i w zasadzie jest to dobre miejsce na muzeum, mi się wydaje, z racji tego, że też tutaj po raz pierwszy zauważyliśmy całego tego zielonego Steve'a. I wchodząc tutaj, słuchajcie, mamy, no właśnie, przede wszystkim kupę, którą muszę stąd usunąć. Mamy tutaj różne pomniki, tutaj zapewne się kupuje jakieś bilety, ale mamy tutaj krzyż zielonego Steve'a. Jako pierwszy, nie wiem, czy zostało to skądś przeniesione, jak to zostało tutaj zorganizowane. W każdym razie mamy tutaj krzyż. Tutaj był, no właśnie, eksponat, była zbroja zielonego Steve'a, która też została zniszczona, nie zgadniecie przez kogo. Musiałbym ją odbudować, tylko nie bardzo wiem jak. Weźmy ten blok szmaragdu jeszcze, słuchajcie, przerzućmy sobie tutaj do ekipunku i postawmy go tutaj, bo to też zostało, kurczę, tutaj zniszczone. Tak, to są trudne odcinki, słuchajcie, tam też gdzieś kupa jest, nieważne, to wszystko... To wszystko wina dzieciaka, ale to wszystko tutaj, słuchajcie, ogarniemy. Będą się tutaj przyjść i ponaprawiać to całe to muzeum. No w zasadzie chłopaki cały czas tworzą, a my wszystko po kolei niszczymy i wszystko zostaje tutaj demolowane. A co tutaj powstaje, słuchajcie, bez sensu ciekawy? Aquapark, okej. Cały aquapark jeszcze nie skończony, ale ciekawe jest, jak to wszystko będzie wyglądało. Fajnie, że coś takiego powstaje. Słuchajcie, nawet chłopaki dokończyli cyrk. Ile oni roboty wkładają, ile czasu poświęcają na tworzenie tej ferenty? Z głowa mała, mi by się w życiu nie chciało. Nadzieję, że nawet domu jeszcze swojego nie mam. I nawet oni odbudowali mi mój dom, więc no jakby widzicie, jakby porównanie tego, komu się jak coś chce. W każdym razie, to też bardzo fajnie wygląda. Nawet cyrk, gdzie na wybiegu jest zombie. Bardzo fajny cyrk, mi się wydaje. Nie wiem dlaczego akurat zombie, a nie lwy, ale spoko, może być. Szkoda, że nie ma tutaj modyfikacji na Frejnie, bo wtedy faktycznie może byłoby taki cyrk stworzyć ze zwierzętami, no nie? I dobrze by to, wydaje mi się, wyglądało. Wejdziemy jeszcze tam do środka, bo coś tam jest chyba ukrytego.
każdym razie fajnie, że w końcu to zostało skończone, bo to Shandy chyba kiedyś robił, zaczynał budować, ale nigdy tego nie skończył, więc no chłopaki przyszli to dokończyli. Tutaj jest, oje panie, co to jest? Czy tutaj coś się załącza? Czekajcie, czy gdzieś to jest jakiś guzik ukryty, coś? Bo widzę, że tutaj jest jakiś mechanizm. Okej. Czekaj, gdzie mogę znaleźć... Wow. Okej, tutaj widzę, że jakieś fajerwerki, tylko co muszę kliknąć, żeby te fajerwerki załączyć? Słuchajcie, bo tutaj nigdzie nie widzę żadnego przycisku ukrytego. Aha, nie ma w ogóle fajerwerek, to nie zostało chyba skończone jeszcze, mi się wydaje. No, wszystko pozakrywane, słuchajcie, z tej strony nawet nie ma zyjścia. O panie, co tutaj chłopaki da wyrabiali? Okej, możemy zrobić tak? To coś zmieniło? Nie, to po prostu cały czas się pali, po prostu chyba wydaje mi się, że jest jeszcze nieskończone. No wiem, że chłopaki to mają jeszcze plany duże na to wszystko, także jeżeli w ogóle chcecie, słuchajcie, zobaczyć, jak wygląda cała ta budowa, cała ta przemiana Ferajny, to możecie sobie zasubskrybować zresztą kanał ITSIMA i Żelaznego. Wiem, że live'y mają chyba codziennie nawet, czy jakoś tak mniej więcej, koło godziny 20, także wpadajcie i tam będziecie mogli sobie na bieżąco też śledzić, co tutaj chłopaki robią. I wiem, że też mogły live'a w końcu odpalić, może dzisiaj się uda, ale no niczego nie obiecuję, słuchajcie, strasznie ciężko jest to wszystko zorganizować, żeby te live'iki były. Także postaram się coś takiego wymyśleć, jak mi starczy czasu, bo teraz jeszcze troszkę materiałów trzeba porobić. Ale oby tak, słuchajcie, było. W każdym razie też podziały się dziwne rzeczy, bo z jednej strony tutaj chłopaki fajnie budują tą całą Ferajnę, a z drugiej ktoś niszczy całą Ferajnę. Nie wiem kto, gdzieś tam ktoś się podpisał, ale założę się, że to nie on, no bo on nie gra na Ferajnie, a mianowicie Koshi. Zresztą zaraz wam pokażę wszystko, o co mi tutaj dokładnie chodzi. Bo zostały zniszczone dwa bodajże budynki, czy chyba nawet trzy. I to jest mega słabe. Zresztą też, słuchajcie, jeżeli chodzi o historię Zielonego Steve'a, Różowej Alex, to nie wiem, czy wiecie, czy oglądaliście odcinek UMWki, ale poszliśmy pewnego dnia do podziemi. Zresztą to są ślady znowu Różowej Alex, tak jakby ona co zniszczyła. Wejście do domu Lunka, pozdrawiam. Kosz jak rozwalił, ale to w życiu nie był Kosz, on nie gra na Ferajnie. Więc to jest podejrzane mega. W każdym razie, tak jak mówiłem, Różowy Steve, Różowa Alex i Zielony Steve, słuchajcie, zostali połączeni przez Roxa. Ileś tam jakiś czas temu, dziwna strasznie sprawa, i wychodzi na to, że Rox jest czarnym charakterem na Ferajnie i pomogliśmy zresztą Zielonej Alex, Zielonemu Steve'owi i Różowej Alex wydostać się z więzienia, bo oni zostali, słuchajcie, zamknięci w więzieniu w zamku, który zresztą pokazywałem wam jakiś czas temu. Zostali tam uwięzieni przez Roxa, no i stwierdziliśmy zresztą sama jakby Różowa Alex, bo wygląda to tak, że Różowa Alex ma kontrolę nad mową, a Zielony Steve ma nad ciałem, czy jakoś tak. W każdym razie sytuacja wygląda w ten sposób, że na ten moment oni dziś latają, zostali uwolnieni i zamknęli nas niestety w więzieniu, bo stwierdziliśmy, że hej, Różowa Alex w zasadzie mówiła tak w miarę spoko, w sensie do rzeczy, do nas, że się zmieniła, że też nie będzie, że będzie chciała pomóc, żeby powstrzymać Roxa i że mamy ją uwolnić, to pomoże nam jakby w pokonaniu tego czarnego charakteru, jakim jest Rox, no ale problem w tym, że jak ją uwolniliśmy, to na nas zamknęła. I nie było możliwości już wydostania się. No, co prawda wyszliśmy, ale przypał i tak został. No i wiem tyle, że Różowa Alex będzie próbowała wraz z Zielonym Steve'em powstrzymać Roxa. Co z tego wyjdzie, nie wiem. Na razie to było chyba z tydzień temu i do tej pory nic się nie zmieniło. Więc podejrzewam, że dowiemy się wszystkiego troszkę później. I to TNT, no, gdyby nie podpis tam, że to zrobili chłopacy, to bym pomyślał właśnie, że to być może był Rox i stworzyli taką wieżę. Mówię, nawet nie chcę myśleć, słuchajcie, co się stanie, że ktoś to podpali, bo wszystko zostanie totalnie zniszczone, całość. Aha. Ktoś... Ej, czemu? Nie dość, że jego dom został całkowicie opustoszały, to została wylana woda dosłownie wszędzie tutaj u niego. Kto to zrobił? Słuchajcie, kto w ten sposób trolluje znowu, bo to jest masakra. Pewnie ta sama osoba, która zniszczyła dom, policję w zasadzie. Shandy'ego. Nawet tabliczki żadnej nie ma, słuchajcie. A dom tutaj... Dach skupy pozdra. Okej. Nie wiem, słuchajcie. Wszystko porozwalane. To jest znowu woda, jakieś różowe bloki. Zresztą to wygląda trochę jak robota Koshiego, no bo tylko on ma takie bloki. Albo ITSIMA Żelaznego. No ale gdzie oni by mieli czas, słuchajcie, na trollowanie, jeżeli oni cały czas tutaj budują, rozwijają całą tą Ferajnę. O, zresztą mogę wam pójść pokazać jeszcze, jak wygląda to miejsce, w którym była Różowa Alex i Zielony Steve, gdzie byli uwięzieni, bo to było troszkę w inny... Ale czy ja mam w ogóle tutaj coś do podpalenia, słuchajcie? Możemy TNT... Nie podpalimy TNT.
Co ty chcesz, ziomuś? Nie podpalimy TNT chyba w ten sposób, bo byśmy musieli jakoś ogień zrobić. Tylko czy ja... Nie mam zapalniczki, słuchajcie. Bym musiał załatwić zapalniczkę. Okej, słuchajcie, szybki przeskok i jesteśmy. Już mam zapalniczkę, także wszystko przygotowane. Możemy się tutaj dostać. Ciekawe jestem, co, czy tutaj coś się zmieniło też w środku. Od pory, kiedy tam byliśmy i było to więzienie. No bo, tak jak mówię, oni chyba się wydostali też z tego świata. Razem z nami. I nie wiadomo, czy teraz w jakikolwiek sposób urzędują tutaj. Jeżeli chodzi o zielonego Steve'a, różną Alex, czy po prostu poszli do innego świata. Tam jest ten zamek. Czekajcie, czekajcie, to jest jakiś zamek, ale to jest ten stary. To było gdzieś za tym budynkiem chyba, słuchajcie. Musieli zejść na dół jakoś. Najlepiej by było, gdybym się nie zabił po drodze. To byłoby całkiem spoko. Dobra, będę damy radę chyba zejść. Nawet przeżyję. Super, ozacko. Okej, okay, to nie tędy, troszkę wyżej. Zresztą tu chyba przejść nawet jest, z czego widzę. Dobra. I teraz tak, to było po drugiej stronie tego chyba całkowicie. Bo pamiętam, że było widać cały ten zamek. Słuchajcie, tam jest. Okej, tam mamy ten cały zamek. Różowo-zielony. Tylko byśmy musieli tutaj naokoło jeszcze się przedostać. I czy to więzienie w ogóle jeszcze istnieje tutaj? To bym wam pokazał, jak to wszystko wyglądało, ale... Coś czuję, że tutaj się dużo mogło pozmieniać. Tam też jest teleporter jeszcze jakiś inny. Bo kurczę, też jak uciekaliśmy stąd, to chyba wywaliło nas w ogóle innym miejscu. Bo tak jak wiecie, jak się przenosimy w Netherze, postawimy sobie portal w jakimś innym miejscu, to jedna kratka odpowiada bodajże 7 w Minecrafcie, w naszym normalnym świecie. Więc wywaliło nas bardzo, bardzo daleko. Okej, okay, to wygląda chyba tak jak wyglądało. Słuchajcie, zaraz zobaczymy. Wejdę tam dalej. To było gdzieś u góry, z czego pamiętam. Musieliśmy dostać na górę, tylko którędy moglibyśmy wejść. Słuchajcie, tędy możemy wejść. Weźmy sobie ziemię. Możemy ziemię się podsadzić kawałek chociaż. Dobra. Okej, słuchajcie, to jest to miejsce, gdzie byli przetrzymywani i my też tutaj w zasadzie byliśmy zamknięci przez moment. Wszędzie lawa, słuchajcie, takie pułapki właśnie stworzone przez Roxa i... No właśnie, i to było tutaj. Centralnie w tym miejscu byli zamknięci i uciekli, ale od tamtej pory nic się chyba nie wydarzyło. Zresztą chyba, że widzieliście, słuchajcie, u kogoś na nagraniu, że się pojawiali, że jeszcze byli, to napiszcie w komentarzu, bo ja tego nie śledzę za bardzo. A ciekawe jest, jak to się dalej potoczyło, czy oni faktycznie już z Roxem coś tam dalej kombinowali. Czy nie? Także napiszcie w komentarzu koniecznie, słuchajcie, jak się potoczyła ta cała sprawa tutaj z nimi. A ja tymczasem chyba, kurczę, wracam, słuchajcie, do świata. Będę musiał tutaj na ferajnie... Co mogę na ferajnie zrobić? Muszę sobie dom przede wszystkim ogarnąć, ale to wszystko bym zrobił na live, słuchajcie, żeśmy mieli więcej tutaj pomysłów i możliwości do ogarnięcia, jeżeli chodzi o naszą ferajnę. Gdzie ja jestem? Aha. Tutaj. Nie chciałem tutaj za bardzo być, no ale no, trafiłem już w to miejsce, więc co zrobić? Słuchajcie, będę stąd wychodził, bo to troszkę mi czasu zajmie. To jest kawałek drogi zresztą od ferajny. Także dzięki, że oglądaliście dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Napiszcie, co myślicie o tym, co tutaj się dzieje na ferajnie. Zostawiajcie takie łapeczki w górę. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Siemanko, cześć. Pa, pa.